Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w drugim odcinku z Railway Empire. Oczywiście witam czat, gdyż nadajemy na żywo. Nadal Cheyenne rośnie. Dobra informacja dla nas. Co to za informacja tu? Cóż, trasy muszą się znajdować wieże zaopatrzeniowe. Zgadza się. Nie postawiłem tu i myślę, że warto gdzieś w połowie zrobić. To będzie dobry pomysł. Tak samo tutaj, na tym podwójnym odcinku, jak widać, tutaj sobie stoi ten tu pociąg. A tu jest wieża zaopatrzeniowa, dobra. Nie postawiłem tutaj natomiast. Czemu? Czemu nie chcesz, stary, wjechać na stację? To jest pytanie moje. Zasadnicze. Bo co? Bo co? Bo była pauza. Mhm. natomiast postawimy sobie tutaj sygnalizator. Myślę, że w tym kierunku. Także ten pociąg sobie podjedzie bliżej. Powinien w każdym razie, tak. I będzie sobie tutaj czekał. Także ten sobie poleci tam. Mówią, żeby Denver podłączyć. Dostaniemy za to 113 tysięcy. Myślę, że to jest niegłupi pomysł. Jako, że mamy trochę pieniędzy. Także postawmy małą stację kolejową. W którym kierunku? Bo to ma też znaczenie w przyszłości. Jakie towary? Pokaż mi swoje towary. Tu. Bawełna też jest? Nie, bawełna nie jest. To też na razie nie jest. Bydełko i bydełko jest potrzebne tutaj. Czyli bardziej coś takiego pod takim kątem. Gdzieś coś takiego, myślę. By tutaj zawinąć torami w górę. Także coś takiego. Ja wiem, że to może dziwnie wyglądać, natomiast... Budynki się dostosują. Będzie git. Dobra, budowa torów. Podłączmy się tu. Tu mamy dwa tory. Też do tego na dole. I to nas prowadzi przez tunele jakieś dziwne. Bańkę 500 chcą. Super, super partia. Bulwo. Myślę, że to przesuniemy w tym kierunku. To w tym 57. 57 byłby dobrym pomysłem. No, jakaś taka linia. Myślę, że nie najgorsza. 57, elegancko. Otrzymujemy. Nikt nie zatrzyma Union Pacific Railroad. Dyrektor naczelny Aldarar przyznał, że firma jest zadowolona z wyprzedzania konkurencji, której jeszcze nie ma, ale jeszcze nie udało jej się osiągnąć wszystkich celów. Budowa torów jest z pewnością dochodowa. Spółki kolejowe nabywają prawa do terenu wzdłuż torów. Jeśli te obszary zostaną zasiedlone, wartości nieruchomości wzrośnie. Super. Tam jeszcze fasole. W akcji, nowy rewolwer, stola i inne informacje. Natomiast warto patrzeć też na zadania, ponieważ mamy na to niestety trochę mało czasu. Bydła do Denver muszę dostarczyć. No właśnie, także jesteśmy w Denver, mamy tutaj bydełko. Małą stację kolejową. A małą zrobimy na razie może tu. Jak to leci? One ci sobie tu. Gdzieś w tym kierunku. No te pola, jak widać, się przesuwają, także spoko. Six i mix. 82 koła. Dlaczemuż tak dużo? Przecież krótka trasa jest. 69. 69. Tu jest też nachylenie spore. 63 jest ok. Dobra, może być. Kupuję to. Stwórzmy sobie zatem linię nową. Tu do Denver git. Lokomotywkę Six. I gitersko. Natomiast nie wiem, czy te badania działają. Powinniśmy móc mieć badania. Nie wiem, czy coś się nie zepsuło. Połączonych stacji 9. Jest nadal wiele osób, które nie mają dostępu do naszych usług. Koniecznie musimy to zmienić. No dobra, to zmienimy za moment. Aha, moment. To nie tak szybko, ponieważ jeszcze potrzebujemy wieżę zaopatrzeniową gdzieś w połowie. Six i tutaj sygnalizator, żeby przejazd był ewentualnie... O, dostępny, super. Dobra, bydełko musimy dostarczyć. Wiemy, że musimy tę kukurydzę również dostarczyć. Tak, tak.
Zatem standardowo mała stacyjka. No, myślę, że tu nie będzie głupim pomysłem. I gdzieś ją tutaj wmontujemy. Myślę, że mógłbym montować ją tutaj. No, 62 koła. Dużo. Wow. Już wiem dlaczego. Trzeba będzie jechać jakoś górą. O, 58. 50. Nachylenie 2%, kurde, tu jest. Tu będzie nachylenie 3. 50 koła. Dobra, może być. Tylko to nachylenie mnie, kurde, wkurza. 56. To będzie lepsze chyba. Wzdłuż takiej. I teraz ci Mishora, co? Witam cię, Azjatko. Mamy to. Potrzebujemy linię. Tu. Git. Lokomotywka Mix. Zamykamy i powinno być git. Natomiast potrzebujemy również wieży. Powiedzmy tu. I sygnalizatora, co by się tutaj te pociągi nie gryzły ze sobą. Go. Co chyba usuniemy sobie ten buldożer, żeby tu się zatrzymywały przed swoimi. No i git. Dobra. W Denver natomiast jeszcze sobie rozbudujemy budynek naprawczy. Właściwie sobie stworzymy budynek naprawczy. I wydaje mi się, że w Cheyenne również zbóż. Nie, wolałbym nie burzyć. To wiemy, wiemy. 0,16 bydła, mięso do Cheyenne. Patrzę, co oni produkują. Produkują browary. Tu jest mięso robione, czyli stąd nie mamy trasy od Denver do Cheyenne, z tego co rozumiem, tak? Bo można sobie kliknąć na tory, no do użycia 0, no to można się skapnąć, że są tory nieużywane. Natomiast tu w tym momencie powinny nam się pokazać pociągi, które z danej trasy używają. O, tak jak tutaj, nie? Tu tracimy. Niedobrze. Także stwórzmy Denver Cheyenne automatycznie. Lokomotywkę mamy jedną nadal. Czeka na wolny tor. Okej. Okay. To za moment. Dobra, tu się pakujemy z towarami, nie wiem czy z ludźmi. Z ludźmi nie, na razie chyba nie ma zapotrzebowania na ludzi. Właśnie nie wiem czy mógłbym to zmienić w Cheyenne. Nie, w Denver jesteśmy. Trochę większy priorytet ten. Na storu pierwszego odjeżdża pociąg. Dobra. Trochę więcej ludzi może. Natomiast nie mamy również tutaj sygnalizatora przed wjazdem. I powinno być git teraz. Moment. Nie, dobra, tu jest sygnalizator. Bo ta chmura! Gdzie ta chmura? Ta chmura mi tutaj zaciemnia obraz. Jak widać się przesuwa, nie? Obłoczek. Dobra. Ustaw sygnały, to już wiemy. No są takie filmiki, które też dla osób niewtajemniczonych w pociągach mogą okazać się przydatne. Zobaczmy, czy to mleko jest używane gdzieś. Chyba nie. Ta kukurydza. Tak. Można by tę kukurydzę podprowadzić, ale trochę mało pieniędzy mamy. O! Your company has also a research department to help you unlock new locomotives and other innovations. Open the research dialog to find out more about it. No właśnie, także mamy wreszcie dostęp do badań. Here you will find the advances that can be achieved in the current era.
Advances from previous eras are usually already active, but what the future holds, we do not know. No właśnie, jeżeli sobie zaczniemy kampanię albo scenariusz gdzieś w na przykład w 1870-tych latach, innovation points which you get automatically each month and which can be increased in various ways. Now take a look around here and then unlock an innovation of your choosing. How about a new locomotive? A locomotive. Także jak zaczniemy w 1000 Aha, bo w 1860 zaczynamy, także mamy dostęp do tego tutaj w większości. Tak, ale nie tylko. Znaczy, ale nie tylko, ale nie do wszystkiego. No to... No to większość mamy odblokowanych, prawda? Dobra, także mamy 200 punktów na start, dostajemy miesięcznie 40. Oczywiście można sobie zbierać, nie? Tak jak tutaj potrzebujemy 300, no to musimy pozbierać. Natomiast żeby odblokować to, musimy odblokować ten wcześniejszy, prawda? Jest połączony linią... No dobra, weźmy tę lokomotywę naszego Dragona. No i super. Super, super. Także mamy dostęp do Dragona. Nie wiem, czy nie można tego jakoś zmienić. Bo to są informacje. Dzień wykorzystania pociągu. Podczas przejazdu wyznaczono trasą przynajmniej raz załadowany. No to super. Dobrze wiedzieć. Lista pociągów. Gdzieś to można zmienić. Ja wiem, że można zmienić sobie tutaj. Gdzieś, nie w kondycji, kup lokomotywę, tutaj po prostu można kupić sobie i zamienić, prawda? Tę starą sprzedajemy, zwrot, dostajemy 33 tysiące i już. Natomiast wiem, że jest opcja, ale nie wiem, czy w kampanii, tej pierwszej misji, że jest opcja, że można po prostu wszystkie pociągi zamienić na te nowe. Ale wydaje mi się, że zamienimy ten, to jest ekspres, jak widać. Linia ekspresowa w niebezpieczeństwie z powodu szybszej lokomotywy. Nie bardzo rozumiem. Nie bardzo rozumiem. To musi być wolniejsza? Ciekawostka. 40 punktów mamy na stanie. No właśnie nie wiem, słuchajcie. Dodamy sobie też wagony. Personelu nie mogę. Natomiast kupimy tego Dragona. On 53 tysiące kosztuje. Zamienimy. Wow. No ale teraz nie jest w niebezpieczeństwie. Nie bardzo, nie bardzo rozumiem tego tutaj zachowania. No dobra. Mamy Dragona. Pytanie, czy mam jeszcze jakąś linię? Mamy. Także kupimy sobie tego Dragona również. I teraz to jest ekspres, kurde, pierwszej wody. Jak mówią niektórzy. No oczywiście można połączyć sobie te dalej miasteczka. On my nerves. Beatrix von Pomp. What? You haven't encountered her yet? Be glad. She takes everyone to the cleaners. Mhm. Dobra. No kasy zarabiamy sporo. Do Rapid City trzeba by się podłączyć. Nie wiem, czy jest takie zadanie. Jest Rock Springs. Rock Springs jest, z tego co kojarzę, tutaj za tym. Tu. Czyli trzeba by pojechać chyba jakoś tędy tu do Cheyenne. Dlatego tutaj mamy między innymi ten drugi tor. Dobra, zróbmy sobie Rock Springs. Wydaje mi się, że możemy puścić to tędy dookoła, przez lasy, czy obok lasów. Jak to będzie wyglądało tak domyślnie? No domyślnie to będzie wyglądało tak. Zapłacimy dwie bańki. Mhm. Natomiast nie wiem, czy przez lasy jak puszczę, to będzie git. No zobaczymy zaraz.
Pojedziemy sobie tędy. Pojedziemy sobie tu. Pojedziemy sobie... Nie, no, naokoło bez sensu. Pojedziemy sobie tędy. Tu, tu, tu. Tu, tu i do góry. Ten punkt zmniejszymy tu, tu, tu. Koło bawełny. Tu tunelem, ale tunelem raczej nie. Nachylenie, nachylenie. No tutaj tego kurde jakoś nie zrobię. Tak jakbym chciał, bo... Po co? Dobra, i 147 tysięcy. Ma to sens? Ma to sens. Now you've managed to cross the Great Plains. A masterpiece. Masterpiece. Dokładnie. Pytanie, czy Rock Springs coś potrzebuje specjalnego tutaj? Potrzebują tych zbóż. Chyba tej gliny nie, ponieważ glina jest w późniejszym etapie. Czyli to są takie podstawowe chyba zasoby, jakie są potrzebne. Potem są dalsze, dalsze, dalsze i najdalsze. Najmojsza racja. Dobra. Czegoś nie pokazywałem. Wieża zaopatrzeniowa. Nie wiem, czy dwóch nie zapodać tutaj. Może gdzieś tu. I gdzieś tu. No. Dobra. A tutaj nie dałem. Okej. Okay. Gdzieś tu jest połowa. Tak mi się wydaje. Czy to wygląda ładnie? O! Powiedzmy. Dobra. Co potrzebujemy dalej zrobić? 16 ładunków mięsa do Cheyenne. Jest to robione. Bydło mamy, to mamy, to mamy. Cheyenne will flourish thanks to you. And for each mile of track that we lay, we receive 10 square miles of land. The politicians have no idea of the value of the assets they're giving away. But that stays between us. Super. Połącz 150 tysięcy ludzi siecią. 140 to też za moment będzie. I Cheyenne z Rock Spring bez zatrzymywania, czyli chodzi tutaj pewnie o pasażerów linii ekspresowej. No. Także jak widzicie, w miarę prosto. Ma najszybszy pociąg 54 km na godzinę. Dragon. No. Wczoraj lokomotywa należąca do Union Pacific Railroad ustanowiła nowy rekord prędkości. Pociąg jechał jedną z głównych linii kolejowych. Wydarzenie świętowano wznosząc toasty piwem i whisky. Z niecierpliwością czekamy, kiedy i ten rekord zostanie pobity. Nasuwa się jednak pytanie, jakie są granice prędkości lokomotyw i dokąd nas zaprowadzi ten postęp technologiczny? No, myślę, że tak z 60 max polecą. Dobra, tutaj czekamy na kogo i na co, bo tak trochę długo to czekamy. Na tego tu. Nie wiem, czy nie zrobić. Dłuższego tego odcinka. Zamiast tu, na przykład tu. Dobra, to niech pociągi przejadą, to tak zrobimy. Chociaż tak naprawdę już nie musiałbym się tutaj starać. Bo jak mówię, mamy kolejny punkt badania, ta gwiazdka symbolizuje, to jest jeden, czyli stówkę zdobyliśmy. Jak będą dwie gwiazdki, to będą, znaczy, jak będziemy mieć 200, to będą dwie gwiazdki i tak dalej. Standardowe komponenty. Po niższych cenach 180 punktów innowacji w tym obszarze. Oho. Zwiększają nam tutaj. Pokonać w krótszym czasie. Zwiększa o 8% liczbę pasażerów w każdym mieście, w którym twoja firma ma stację. To nie jest głupi pomysł. Bierzemy to. Ciachs. No i git. Dzięki temu prawdopodobnie większą liczbę pasażerów przewieziemy. Super.
Dobra, zróbmy zatem tak. Buldożerze. Myślę, że go stąd weźmiemy. Ciachs. No, a tego buldożera też niestety trzeba się nauczyć. Muszę powiedzieć. Tak. Tak tu. Okej. Okay. Dobra. W takim układzie ciebie nie potrzebujemy. Potrzebujemy natomiast nowe sygnalizatory, chociaż one już działają, jak widać. Ale... postawimy sobie tutaj też. No, to powinno skrócić czas oczekiwania na wolny przejazd. Co tu się dzieje? Ty czekasz tu, bo co? Czekasz na ten... Nie, nie czekasz. Z tą pauzą, kurde, nie? $290,000, 300 000, super. Można by połączyć tutaj Rapid City. Tu. Wy nie jesteście zaopatrywani. Tu do Kasperka. Nie. 123 tysiące. No mógłbym połączyć to po prostu i tyle. Nie puszczać tam pociągów i chyba tak zrobimy. Bo musiałbym się trochę tutaj nagimnastykować, żeby zrobić to sensownie. Myślę, że na ten drugi tor. 510, co tu się dzieje? Tu jakieś wiadukty. Nachylenie 5%, ale to chyba nie ma znaczenia tak naprawdę dla mnie, bo jak nie będę puszczał pociągu, to... Nie, tu musi być takie jakieś kurde nachylenie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje w ogóle? Tu jest tunel! Jak to puścić, kurde? Dookoła jakoś. No, 68... Co? 66. Dobra, biorę. Do you know that many people call the vast stretch of land between the Mississippi and California the Great American Desert? Those fools. Once my railroad has opened everything up, the value of these lands will go through the roof. Through the roof. O masakra. Dobra. Dobra. Tu nie puściłem pociągu. I chyba to zrobimy, kochani, i to będzie prawdopodobnie ostatnia rzecz, jaką tu zrobimy. Tylko ekspresowy. Weźmiemy naszego dragona. No i go! No i jak tą grafikę oceniacie? Myślę, że naprawdę jest super. Jak na grę, wiecie, ekonomiczną. Kawałek się przejedziemy, a co? Tu są ładne te widoczki. Tu jest ta farma. Plantacja, faktycznie. Bawełny. Fajnie, że można tak powiedzieć. No, szkoda, że nie można samemu sterować prędkością na przykład, nie? Gwizdkiem można. Można sobie luknąć do tyłu. No, oczywiście w ograniczonym zakresie, ale... Szkoda, że na przykład nie można po wagonach chodzić, żeby zobaczyć, co tam ludzie robią. America! Fuck yeah! Jak to mówił kto? Duke Nukem? Chyba tak. O! Nasypy.
To jest kolejna wieża zaopatrzeniowa. Zobaczmy. Listopad 1864. Weź tunel jakiś sprawdź. Można by. Właśnie nie wiem, czy jak przejeżdżamy tędy, to z automatu się uzupełnia wszystko. Aż to sprawdzę. Nie, bo byśmy wody dostali. Czyli po prostu jest uzupełniane, jak będzie mało. Dobra, dojeżdżamy do Rock Springs. Ostatnia stacja. Proszę wysiadać. Popierdziela. Dobra. Ty sobie popierdzielaj. Brancard. Ten wagon znacznie ułatwia pracę personelu pociągu. Między innymi stanowi platformę widokową do kontroli pociągu i leżanek. Umożliwia korzystanie z kambuzów w pociągach, co zwiększa premię dla wszystkich pracowników. Oho. Zobaczmy coś na tyłach. Że to wszystko jest za 300. Nie dostępne w tym scenariuszu. No dobra. Dostaniemy Tysona, ten Wheelera. Dzięki temu. No dobra. Pozbierajmy sobie moment. Natomiast wykonujemy to już chyba ostatnie zadanie. Po tym jest już niestety koniec. Sprawdź tunel. Mówicie. No dobra. Myślę, że tę trasę można by. Tak mi się wydaje. Puścić tu. Tylko kurde. O. Taki mały ten tunel. What? Chyba, że jakiś inny gdzie indziej. Gdzie ja jestem w ogóle? Tak, jestem. Dobra. Tylko to jest kurde koszt nie najmniejszy, powiem szczerze. I próbuję tunel nie za duży, chociaż tutaj są jakieś ciekawostki. Nie, to nie jest tunel. To się tworzy tunel tutaj. Nie, nie tworzy się. Tutaj też nie. Tu jest za 1 000 000 000 złotych tunel. Ale w sumie... Coś takiego? No nie? Tu się dołączymy. O. No to potrzebujemy trochę pieniędzy. No droga zabawa, droga. No ale to już jak mówię, no pieniędzy nie potrzebujemy. W tym scenariuszu, bo to jest taki... No samouczek, no nie, więc można by się po prostu podłączać tutaj i tak dalej, można by wykupować w Denver, wykupować w Denver różne rzeczy, sprawdzać, natomiast no chodziło o to, żeby w tych dwóch odcinkach pokazać o co w tej grze chodzi. Dutch City za 145, można by się podłączyć tu. Można by w sumie, ile by to kosztowało, tylko... Niestety, mam tę trasę zaplanowaną cały czas, która mnie trochę kosztuje. No i trzeba by poczekać. Oczywiście można sobie grę przyspieszyć. Zobaczmy, czy wszystkie pociągi zarabiają. Myślę, że tak. Bo gdyby nie zarabiały, byłyby na minusie. A ten czemu nie zarabia? Gdzie ty jesteś? Bo co? Konserwowany. O masakra. 570. Pyk. Także mamy tunel. I w takim układzie zrobimy sobie taki... tylko nie wiem, czy ta trasa nie jest kurde zajęta przez ten pociąg. Nie,
tu jest, dobra. Stój. Bo chcę wywalić ten kawałek torów. Pyk. Jak wiecie, jak na Dzikim Zachodzie, nie? End of tracks. I tutaj ten. Wąwóz z Cheyenne właśnie. I powrót do przyszłości, trójeczka. No dobra. Przejdźmy tunelem. For fun. O! Nie zobaczę z żadnej strony. Coś tam coś się... Coś tam się ruszyło. No i stara trasa. Ale mamy pieniądze wreszcie. To napełnia te stacje. No to dobre pytanie. No już nie wchodzimy w takie szczegóły, no nie? No to bardziej taki ekonomiczny, aniżeli symulacyjny. Egzemplarz gry o pociągach. Dobra, uwaga. Ja też w sumie tunelem nie jechałem nigdy, bo zawsze unikałem ze względu na koszty. Jak ładnie to wygląda. Faktycznie, nie? Stemple. Nice. Nice indeed. Warto było, dokładnie. Dobra, resztę trasy znamy. No i w sumie chyba... Wiesz, tu jest stówka. Wydaje mi się, że Rock Springs musi się rozrastać. Tylko co można by tu kupić? Chociaż... tak? To by można było kupić. Wtedy będzie większa... więcej ludzi będzie chciało tutaj przyjechać. Spieszymy sobie troszeczkę to. Co tu mogę zrobić? Co wy potrzebujecie w ogóle? Potrzebujecie tego. Kolejne badania. Można by lokomotywę Renslera. 65 prędkości. To nie jest głupi pomysł, ale... Siła pociągowa 44%. Przydatność mieszane. Tutaj przydatność ekspresu. Gdzie co? Zmienimy sobie. Gdzie ty tam jesteś? Pociągu! Czy już dotarłeś? Wow! Jeszcze, żeby go kliknąć. Stój! Chciałbym cię zobaczyć. Ładne cacko! Muszę powiedzieć. No. I to na zwykłej prędkości, nie? Okej. Ten Rock Springs mieliśmy rozbudowywać. Tak, potrzebujemy tutaj. Mała stacja kolejowa, myślę, że nie będzie głupim pomysłem. A gdzieś w tym kierunku. Tu się podłączymy. No, myślę, że tu. 22 000. Nowe połączenia. 13 połączeń mamy. Super. Signalizata. Tu i... Tu. Przygotuj linię. Tu i tam. Uhu. Lokomotywkę. Myślę, że tego Dragona. Tak, bo tamten był do ekspresu tylko. Najszybszą lokomotywą, no kurde. Ile jechał? 84-calowym kołom. Nie ma napisanego ile. Ile jechał? 68, a ja mówiłem, że stówkę pojedzie. Kurde, to niedaleko. Niedaleko, niedużo zabrakło w sensie.
Aha, wy robicie tkaniny. Hmm. Potrzebujecie bawełny. Skąd bawełnę wezmę? Stąd. Można by wykorzystać tę linię, kawałek. Budować obok. No nie? O, tu się tego przykleimy. Tu. No i myślę, że gdzieś tu na razie. Dobra. Te tory tu. 24 koła, elegancko. Zapłać i wybuduj. I to leci tu. W sumie mógłbym to podłączyć bardziej, jak sobie myślę, w tym, kurczę, miejscu. Dobra. Oczywiście te wieże zaopatrzeniowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też postawimy. Tu sobie budynek naprawczy postawimy, bo potrzebujemy. Linia. Automatico. A, tego dragona. Negit. No git. Ekspres tutaj, ładnymi widoczkami. A ten tu dookoła. Mógłbym tutaj jeszcze w sumie tędy dookoła. Działa to wszystko? Myślę, że tak. Ten będzie czekał tu. Ten będzie czekał tu. No troszkę trzeba czekać, ale... Ale spoko. Znaczy tysięcy. Było warto. Kolejny punkt badań. Co my tu mamy? Hamulec hydrauliczny zmniejsza wymagania konserwacyjne lokomotywy o 10%. No stary, bierzemy. Nie zastanawiamy się za długo. Anderson Preserve. Pytanie, co to jeszcze potrzeba? No poczty to wiemy. Rozumiem zadowolenie, ale... Właśnie... Rozumiem, że potrzebujecie drewna, którego nie macie. Tak, potrzebujecie 0,3, macie 0. Skąd wam drewno wezmę? Oczywiście mógłbym na przykład zabrać stąd, no nie? Też ewentualnie, jeżeli Cheyenne nie potrzebuje aż tak bardzo. Mają 1,3 konsumpcję, 0,9, to raczej nie. Drewienko mamy stąd. Ewentualnie mógłbym puścić kolejną nitkę tutaj. I kolejny tunel. No teraz to już się bawię. Ja teraz po prostu powinienem sobie czekać na... aha. Czy mogę tutaj, bo co? Czy mogę? Mogę przejechać tędy, czy nie bardzo? Bo tak postawiłem, kurczę, nierozważnie tę trasę. Bo rozumiem, że tego nie przeniosę. Czy przeniosę? Mógłbym ją wyburzyć, ale... Wraz z torami. Z torami tam? Moment. Nie wiem, chciałbym zobaczyć w sumie. Czy buldożer zniszczy... Buldożerze. Drogi buldożerze, no. Bez torów zniszczyłeś. Dobra. Ej. Ma to sens.
W takim układzie postawimy tu. Połączymy tory tu. Git. Pojedziemy sobie tędy. Nie wiem, czy boczkiem, czy przez ten. 272 tysiące. Wiecie co? Mamy pieniądze. 400. Albo nie mamy pieniędzy. Taki kawałek gór najcieńszy. Nie wiem. No dobra, spróbujmy tu. Taki tunelik. Ciachnąć. I podłączyć się tu. Natomiast tu jest już wzniesienie takie... No powiedzmy sobie dość drogie. W użytkowaniu. Bo co? No bo za ten, za duży kąt, rozumiem, jest, tak? Nachylenie 50. Mhm. O! I to ma sens! Masakra! O! Co? Nachylenie 14, ale... No teraz się bawię, powinienem puścić tutaj, wiecie, tędy dołem. I chyba tak zrobimy. Chociaż nie, mam pieniądze. Może nie? Hmm. 440, słuchajcie. Kupuję. Masakra. Dobra, leć stąd. Nie, zróbmy tak. Użyjemy ciebie, mój miły, tylko zwolnij troszkę, bo potrzebujemy twoją linię wziąć. Tutaj stację. Nie. Chcemy dodać. Czekaj, bo jesteśmy w Rock Springs. Tu. Huhu. I tu. Huhu. No i zobaczmy, gdzie poleci. The Brown Preserve. Tak. Czyli co? Leć sobie z Rock Springs do Wright Estate, potem tu i nie zatrzymując się leci z powrotem. Dobra, ma to sens. Tak trochę streamów z Darkesta. No może, ale na razie kupiłem niestety Railway Empire. Więc... Lokomotywa większej mocy. Myślę, że mamy największą moc tutaj w tym momencie, chyba że coś będzie można kupić. No, siła pociągowa 44%. Szkoda, że to nie jest w koniach podane, ale... No, tu mam więcej koni. Właściwie ten dragon ma więcej koni, ale to jest chyba dragon leci, nie? Tak. Co tam trzeba? Losowa awaria. Super. Chociaż tylko ty z tej trasy korzystasz, więc nie szkodzi. Mamy dwa punkty. No. Instrukcje dla pociągu. Zyski z transportowanej poczty. Mniejsza wymagania konserwacyjne. Wiecie co? Weźmiemy, zmniejszymy. Kolejne. 10%. Chociaż... Nie, dobra. Kupmy tego ten Wheelera. On ma co prawda mniejszą ilość koni, natomiast jedzie szybciej. Więc można by na przykład ten pociąg zamienić na ten Wheelera. Dyson ten Wheeler. 10 co? Kołowy. Really? No to ma 6. No ma. 10 kół jak nic. Tu. Reklamę zrób. Kebabini. Espaniole. Super, nick masz w ogóle. No dobra. Kochani, także to jest kwestia tego, żeby nam jeszcze tutaj 29 osób
Siadło do pociągu z Cheyenne w kierunku Rock Spring. Nie, to jest dobrze. Chcę zobaczyć. Czy tutaj jedziemy? Czy już wracamy tutaj? Nie. To jest ten pociąg, ten. Tu jesteśmy, dobra. Moment. Tylko... On wiezie tą bawełnę w miejsce, gdzie ma zabrać... Gdzie tu może być, kurde? Maja, to jest priorytet. Minimalna liczba wagonów tego. Wydaje mi się, że to tu jest. Ale minimalna liczba wagonów w pociągu, czy minimalna liczba wagonów biorących dany surowiec? Powiedzmy, że 3. No i kurde, nie zobaczyłem, ale... Jak mówię, ja się tej gry uczę jeszcze niestety. No właśnie źle masz. To ci wystarcza bawełny, no właśnie. Czyli liczba wagonów, rozumiem, to jest liczba wagonów w pociągu, nie? Nie zabrał nic, brał tą bawełnę, czyli... My też się uczymy. To super, bardzo mi miło. W takim układzie powinno być tak. Jedziemy stąd. Brown Pressure, potem lecimy tu, a potem do Rock Springs. No i z powrotem, nie? Więc tu w pierwszym jest priorytet, minimalna liczba to jest 4, resztę zapakuj bawełny i w Rock Springu, no wyładuj, nie? Tutaj kupiłeś tę grę gdzie? Na Steamie za pieniądze po prostu piekielne. Polecam poczekać na wyprzedaży. Tu i do góry, dokładnie. Jak mówi Wąziu w FTL-u. Dobra. Czy ma to sens? Ty lecisz sobie tu, mój miły, ale tak... Ludzie na ciebie patrzą. Cała Polska na ciebie patrzy, ty się w bawełnę, w sweter bawełniany zaplątałeś. Luknę. Czy zdążymy zobaczyć? O, tam kolejna misyjka. 136 tysięcy. Ale myślę, że spoko giera. Naprawdę łatwa, jak widzicie. Natomiast są te takie niuanse tego ty... Mhm. No to nie zobaczymy. Tylko tak, zabierze gul bawełny, pewno pojedzie po drewno i nic nie zabierze. Bawełnę. Natomiast ustawiłem, żeby najpierw jechał z Rock Springs, a żeby się nie zatrzymywał na tej stacji tam z bawełną, tylko najpierw pojechał do Brown coś tam, do Brown Preserve. Tam zabrał przynajmniej 4 wagony, no tak mi się wydaje. Tak ustawiłem, 4 wagony z drewnem i dopiero pojechał po bawełnę. No dobra, rozdział zakończony sukcesem, kochani. Wykonano wszystkie obowiązkowe zadania w tym rozdziale. Zamknij to okno dialogowe, aby zobaczyć ostateczne podsumowanie twoich wyników. In spite of all the challenges, the Union Pacific Railroad GG, dziękuję. The Great Plains and conquer the merciless slopes of the Rocky Mountains. No i tak mniej więcej szła ta trasa, tylko nie przez góry. Dookoła. The winter of 1868 brought all work to a standstill. The two lines lay just a few hundred miles across from each other. In the middle of nowhere in the mountains. The dream of the first transcontinental railroad seemed to be within touching distance, but was buried by house-high masses of snow and blown away by icy snowstorms, a dream that had begun almost 4 decades before. Ah. Ooh, panie prezesie, możecie do mnie mówić. 30. Ponieważ ocena czasu jest całkiem niezła, zdążyliśmy zrobić wszystko w sensownym czasie, w sensownej ilości lat. Wszystkie zadania wykonane, ocena kapitału początkowego, konkurencji no nie mieliśmy, ocena mapy też nie, no to
trybu pauzy, no to razy jeden. Gdybyśmy mieli tego kolejomaniaka, to pewnie byśmy mieli więcej. Natomiast chyba nie wiem, gdzie tam więcej można jeszcze. Pracownik kolei, sprzątacz, uczeń, stażysta, bagażowy, palacz, inżynier, księgowy, kierowca pociągu. Kierowca autobusa. Tryb gry, kampania. Super, dobra. Wejdziemy sobie, kochani, do głównego menu. Będzie na G2, a będzie taniej. Tak, będzie taniej. Natomiast, kurde, mam nadzieję, że wam się podobało, kochani, bo muszę powiedzieć, że gra początkowo mnie odrzuciła ze względu właśnie przede wszystkim na cenę, jak wyszła ona w styczniu. No teraz też w sumie odrzuca mocno. Natomiast pomyślałem sobie, że dziabnę coś fajnego, właśnie takiego ekonomicznego, i muszę powiedzieć, że naprawdę gra przyciąga do siebie. Go, go dalej. No właśnie, kurczę, nie mogę niestety go, go dalej, bo muszę się niestety zbierać powoli do wyjazdu na święta, także kochani, to będzie na razie tyle. Resztę odcinku, bo będę robił z tego normalnie kampanię dalej, zobaczycie sobie, kochani, na YouTubie już w formie odcinków, a jeżeli chodzi o stream, no to zobaczymy, bo w przyszłym tygodniu mam na 11, więc będę późno wracał do domu. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, kochani. Jeżeli tak, ocencie proszę film i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście piszcie komentarze, gdzie ewentualnie mógłbym poprawić jakieś rzeczy, jakieś takie, wiecie, ciekawostki, wskazówki itp. Dzięki, trzymajcie się, pa, pa.